W tym roku minęło 12 lat, odkąd Krzysztof Kotorowski jest zawodnikiem Lecha Poznań. Tak długim stażem w jednym klubie nie może się pochwalić żaden inny piłkarz w Ekstraklasie. By uświadomić sobie, jak dawno temu to było, wystarczy powiedzieć, że premierem Polski był wówczas Leszek Miller. Tabele Ekstraklasy zamykały takie marki jak Górnik Polkowice i Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Na ekrany kin wchodziła właśnie symetria. Grypsujesz? Co robię? Grypsujesz czy idziesz do frajerów? Grypsuję, co to znaczy? Jesteś gitem czy frajerem? Frajerem nie jestem. To musisz iść na cele grypsującą. Jak ci Klawisz będzie ciebie pytał, to mu powiedz, że chcesz do grypsującej. A Fryderyka za piosenkę roku, roku odbierali Edyta Bartosiewicz oraz Krzysztof Krawczyk. Kotor w tym czasie zdołał rozegrać 173 mecze ligowe w barwach kolejorza i wygrał z nim wszystko, co było do wygrania na krajowym podwórku. 39-letni bramkarz zarzeka się, że to jego ostatni sezon, ale my wiemy, że z Krzychem nigdy nic nie wiadomo. I nikt nie będzie zdziwiony, jak zostanie w Lechu przynajmniej na kolejny rok a może nawet na dłużej.